Sebastian Romanowski, zapraszamy bardzo. Przepalamy, potem rozmawiamy i idziemy na zdjęcia i podpisywanie plakatów. 300 biletów zostało w kasach i w systemie Event Team na galę FN27. To wszystko już za 3 dni w Netto Arenie. 10 pojedynków, jeden pas, opas mistrzowski naszego tutaj lokalnego bohatera Mateusza Rebeckiego, także naprawdę będzie się działo. 300 biletów nie może was zabraknąć, bo ten obieg będzie pękał szwach. Rozmawiałem z Sebastianem jakiś czas temu, mówił, że ta kategoria kogucia to jest chyba jednak to, bo próbował piórkowej, próbował kogucie kiedyś, ale mówi, że swoimi warunkami fizycznymi i z tym, że między treningami, między okresami przygotowawczymi waży około 70 kg, ta szkoda do tego 65 tysięcy zbijać. Tak, dokładnie, no Sebastian warunki fizyczne 65 kg, 6-6 już czołówką Polski, wyrównane walki do oczu, ale jednak zawsze brakowało tych kilogramów, no i przez to jego jednak już opiszemy. Tak wygląda współczesny romansz, taki robiamy ciągle. Duży kogut z niego będzie w sobotę, no bo raczej dużo większego zawodnika w kategorii kogucie nie spodziewamy się. Kto bykolwiek, kto nie był po drugiej stronie matki. Dokładnie, tak jak mówiliśmy, kategoria 69 też jest sprawa, tak naprawdę nie ma z czego zbijać. Sekund i zapraszamy na pogadankę jeszcze, chwilę tańczowania. A my informujemy wszystkich tutaj, że po skończeniu media treningu będziemy mogli sobie wspólnie do naszej tutaj strefy zrobić zdjęcia z zawodnikami, do tego plakaty z podpisami są dla wszystkich. Jeżeli ktoś jest zainteresowany biletami nasze hostess, które jest dużą pomocą, na pewno coś wspólnie wymyślimy, abyśmy wspólnie mogli tę galę obejrzeć już w sobotę z perspektywy trybun hali Netto Arena. Niezwykle duże, niektórych trzeba wielkie brawa. Niektórych trzeba, które namawiać, takie 3 minutki miejawki, a tutaj nie trzeba było niczego mówić, po prostu Sebastian Romanowski będzie miał sprawę w swoje ręce i wie, że to będzie dobra rozgrzewka przed tym, co w sobotę, a w sobotę co będzie, co nas czeka w sobotę, bo tutaj lokalnie mam wrażenie, że dużo osób ma potrzebę zobaczyć dobre MMA, a wydaje mi się, że Sebastian Romanowski to jest gwarancja czegoś naprawdę, naprawdę fajnego. Co w sobotę mieczka wojna? Na pewno was wieczór pełen emocji. Mogę wam jedynie obiecać, że ja was gwarantuję te emocje. Bądźcie w sobotę w Netto Arenie. Obiecuję, że mam wam dobre show.
No i to jest właśnie to, czego chcieliśmy usłyszeć chyba. Jak się czujesz przed pojedynkiem z brazylijskim królem Okauto? Tak się mówi oczywiście, król Faweli przyjedzie do nas. Jak myślisz, jak to będzie wyglądało? Więcej walk po jego stronie, ostatnio wiodło mu się średnio, ty idziesz w górę, masz wielkie aspiracje w nowej kategorii. Co to będzie się działo? Jak się czuję, czuję się pięknie, wspaniale. Nie mogę doczekać się soboty, żeby zostawić to, co ćwiczyłem do tej pory. Nie doczekaniu, czekam na sobotę. Mam nadzieję, że rywal będzie gotowy. Że wyjdziemy razem zdrowi do klasy, do klatki, razem z nim wyjdziemy też zdrowi. Zależy, to ja będę ciężko. To taka motywacja to chyba piękne słówka, prawda? Jak Maćko myślisz? No dokładnie, wiesz co, nie z takimi królami nokautu już walczył, sparował, więc naprawdę jestem spokojny o to. Radę się dzięki, nie jestem straszny, tak do jak nikogo dostanę, biorę, stanę się swoje pożegnanie. No panie Pawle, tutaj jest deklaracja, że chłopak jest gotowy na wszystko, a my się z tego bardzo cieszymy. To będzie wielka walka kategoria Kogucia, co się przejmie na walkę. Tam jest wszystko to, czego kibice kochają. Wielkie brawa, Sebastian Romanowski. To będzie kolejny pojedynek Galifen 27. Dziękuję bardzo.